No cześć. Aura za oknem przepiękna. Nie wiem jak u was, ale u nas jest deszczowo i śnieżnie. Tak wygląda. Więc dzisiaj próbuję wam pokazać i zademonstrować jak zrobić drzewko. Ja już sobie wcześniej zrobiłem takie drzewko, ono się tak prezentuje. Spróbuję tu pokazać. Ja sobie tu kleiłem, tak jak tu widać, tutaj to było ucięte, jakieś gałązki przyklejone, żeby taki efekt był, powiedzmy, satysfakcjonujący. No ja sobie wymyśliłem, że będę malował podobnie jak brzoza, czyli wziąłem sobie dwie farbki, czarna i biała. Oczywiście sławetny klej typu Wicol. No i tutaj jako liście zrobię sobie takie z palmy różowy kolor. Ja nie pokazywałem jak to sklejać, bo powiem, że chwilę to zajmowało. Tu były konstrukcje całe, jakieś podpierałem takimi kikami czy coś na puszki, na ten, żeby to jakoś się trzymało. No nie wiem, ja używam kleju tego Wicol, więc to też każdy jakby inaczej na niektóre rzeczy patrzy, więc to też, no mi ten klej odpowiada. Chociaż ma pewne plusy i minusy, strasznie długo schnie, więc to też może być czasami mankamencik. No dobra, to mamy to drzewko. No i spróbujemy coś z nim tu podziałać. Ja sobie jeszcze wezmę i otworzę tu farbkę, wodę tu mamy. I najpierw pomalujemy na czarno, a później będziemy patrzeć co dalej z tym wszystkim. Wziąłem sobie dzisiaj taki gruby pędzel, a to też do tego, żeby później jak będziemy malować biało, to też takim pędzlem się lepiej maluję. No i co, spróbujemy jak to będzie wyglądać. Ja pewnie nie będę pokazywał całego jak maluję, bo to jest bez sensu. No, pomalować całe na czarno i mniej więcej będzie wiadomo o co chodzi. Drzewo już pomalowałem na czarno. Tak mniej więcej się prezentuje. Teraz za pomocą metody suchego pędzla będę to próbował zrobić na biało. Ja tu sobie przygotowałem lusterko, które mam je używać jako paletę. Wezmę tę białą farbkę. No i tutaj delikatnie, nie wiem czy tutaj będzie widać, i tak mniej więcej do satysfakcjonującego nas, powiedzmy, efektu.
Dobra, to daj mniej więcej mam pokazać, ja se pomaluję to całe i pokażę, jak już będzie gotowe. Żeby też nie przedłużać jakoś. No tak wcześniej nie pokazywałem. Tutaj sobie dałem taką podstawkę. Ona jest przeźroczysta, tylko na razie jest osłonka. Żeby mi się na tym trzymało. Bałem się tego, że ta podstawka będzie za mała i nie będzie stać, ale daję radę. Pomalowałem to na biało. Spróbuję wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Coś takiego. Tak sobie zrobię korzeń. I dodam jeszcze delikatnie, mam taki szary kolor, dodam go sobie tutaj, dodam dużo wody. I tak jeszcze sobie delikatnie niektóre zakamarki pododaję z dużą ilością wody. Nawet może będzie tak, że trochę po kapie. Kolor jest taki jasny, więc trochę mi też tego czarnego. Na pewno jeśli chodzi o korzeń będę chciał, znaczy o pnień, przepraszam, tak zrobić, żeby tego czarnego było tu mniej widać. Jak będzie się prezentować. Faktycznie chcę, żeby on był jak najbardziej taki rozwodniony. Zrobimy, żeby ściekł. I zostawimy do wyschnięcia. Żeby to sobie wyschło jak najbardziej. Znaczy ja sobie wybrałem taki właśnie kolor biały. Coś podobnego do, żeby to mniej więcej jak brzoza, coś takiego. Wygląda. Dobra, zobaczymy jak wyschnie, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Drzewko wygląda mniej więcej tak. Spróbuję zademonstrować, jak sobie zrobiłem po tym szarym, czarnym i białym. No i teraz przejdziemy do takiego czegoś jak naklejania, powiedzmy, liści. Ja sobie wziąłem, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Powinno być. To jest z palmy barwione. Oczywiście klej typu Wicol, który jak oglądacie, to wiecie, że jestem ogromnym fanem tego kleju. I jak tylko mogę, to coś wykorzystuję. Ja jeszcze sobie wziąłem pęcetę taką z zaostrzonym. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, czy to coś da radę, czy nie da coś radę. Właśnie to jest taka kwestia, że właśnie nie wiem, czy to, chyba że będę spróbował też to tłumaczyć. Jak to nam wyjdzie, to jest niby leciutkie, ale właśnie. To też leci.
Będę próbował działać kilka. Przyczepimy ten taką metodą jak ten, a później najwyżej. Efekt końcowy zademonstruję. No tutaj z tym może być trochę dziubania. Ale jeśli efekt będzie satysfakcjonujący, to myślę, że można by powiedzieć, że warto zrobić coś takiego. Na pewno trzeba trochę czasu poświęcić i tego nawet nie będę ukrywał, że trochę czasu trzeba poświęcić. Nie wiem ile, ja spróbuję zobaczyć mniej więcej ile mi to zejdzie, to powiem co i jak, no i wtedy będę informował. To ja dalej próbuję się bawić i powiem mniej więcej już na gotowym elemencie. No już pokazuję gotowe drzewko, tak się prezentuje. Za oknem dzisiaj mamy już piękną słoneczną pogodę. No to teraz jeszcze spróbuję pokazać, jak to drzewko wygląda. Zrobione. Tak mniej więcej się prezentuje. Spróbuję jeszcze jakieś zbliżenie zrobić. Tak. Wygląda w całości. Mam nadzieję, że się podoba. Jeśli chodzi o robienie, to na pewno trzeba sobie jakieś przygotować gałęzie, zaplanować jak to mniej więcej będzie wyglądać. No, ja tutaj to wam mówiłem, pokazywałem klej Wicol, bo tam na nim lubię pracować, no ale na pewno też klej na gorąco chyba byłby łatwiej zrobić, bo trzeba jednak było zrobić jakieś rusztowania, żeby te gałązki nie spadały, jakoś żeby się formowały. No ale to akurat moje jakby własne preferencje. Każdy może mieć też swoje. No i jeśli chodzi o pracę, no to z tymi gałązkami, tym konarkiem, tym wszystkim, no to na pewno jeden dzień trzeba było na tym poświęcić. Malowanie to jakieś półtora godzinki, no i klejenie, no to klejenie jakieś chyba 8 godzin około tych elementów. No. Tutaj ich trochę jest. Spróbuję jeszcze zademonstrować. Więc ale efekt mi się bardzo podoba, dosyć ładnie to wygląda. I myślę, że jak ktoś by miał chęci, to można zrobić. Jeszcze tu takie robiłem, takie małe, kolorowe, różowe, więc to dosyć fajnie wygląda na tym. No i tak dosyć sympatycznie. To drzewko, no ja to kupię podstawkę tylko plastikową, właśnie miałem to co mówiłem, że bałem się, że może spadać, ale nawet ładnie stoi. To dzięki za obejrzenie, pozdrawiam i do następnego filmu. Cześć!